także za nim. Mój wąs. Wziął, wypiął go, a wszyscy w ryk. Ten wąsi, ten wąsi. Słychać było, może raczej wycie samolotów, a tuż po nim wybuchły bomby. Szczęśliwi, że już nareszcie piekielne naloty były za nami. Jechaliśmy spokojnie w furgonie. Nagle na horyzoncie dostrzegliśmy kilka samolotów, lecących sznurem jeden za drugim. Zniszczyły lot i nagle... Mój chłopcu, zaczęły zrzucać bomby! Pomóż! Krzyki w jednej chwili wszyscy rozbiegli się po polach! Biegąc się w tle do bliska! Zaraz po bombardowaniu szosa znowu zapaliła się środkami tysięcy takich jak ja! Z trudem znalazłem swoją furmankę. I tak krok za krokiem poruszaliśmy się dalej. Jak najdalej od bombardowanej Warszawy. Liczyliśmy naiwnie, że ten naród w końcu ustanął. Cóż za pomyłka. Naloty odbywały się z regularną niemiecką dokładnością. Szczęśliwy ten, kto doczekał się odlotu bombowca. Pobiegłem więc na stację. Dobiegłem, znowu nadleciały samoloty. Zrzucając bomby na dworzec. Chciałem uciec, ale było już za późno. Rzuciłem się do domu. Nie wiem, jak długo to trwało. Kilka lat.
15, może kilkadziesiąt minut. Dla mnie wieczność. Myślałem, że zaraz i mnie któraś trafi. Odwróciłem się na plecy. I właśnie obserwowałem nadlatujące samoloty. Powlókłem się w kierunku szosy. W środku drogi leżała mała, 12-letnia dziewczynka. Miała przestrzelone na obie nogi. Wziąłem ją delikatnie na ręce i powróciłem się w kierunku szosy. Zdenerwowani cały dzień spędziliśmy nad jeziorem. Zastała nas noc. W końcu poszliśmy na dworzec i ku naszemu zdumieniu o trzeciej nocy nadjechał pociąg do Wilna. Inny świat, inna atmosfera. Nie było jeszcze nalotów i zdawało nam się, jakby wojny w ogóle nie było. Przez chwilę nawet zapomnieliśmy o całej tej kilkudniowej piekielnej podróży z Warszawy. Grimblad zaprosił nas do siebie. U niego wykąpaliśmy się, ogolili. I ruszyli do miasta. Ruch normalny. Może lekko przyspieszony, nieco nerwowy, ale... normalnie. Byłem jednym z pierwszych uchodźców. Razem z Rosenem i Mirem wpadliśmy do George'a na wspaniałe śniadanie. Wynajęliśmy w hotelu pokoje i... hajda! Na miasto! Teatr dramatyczny pod dyrektorstwem kierowcy grał na strzelę. Natomiast lutnia była nieczynna. Z końcem sierpnia cały zespół wrócił z występów w Krynicy. Czekam na dekoracje oraz kostiumy, które na pewno wysłali pociągiem towarowym. Nie wiedząc jeszcze, jak ułoży się sytuacja wojenna, postanowiłem przez jakiś czas pozostać w Wilnie i za mało Górnakowicza zgłosić do dramatycznego teatru na pochulance. A! Wyrwić gorąco mnie namawiał do pozostania w lutni. Nie ma go wnuka. Nie ma Tatrzańskiego, on sam musi wydać komików, więc jestem w lutni konieczny. Obojętne mi było, co będę aktualnie grał, byle tylko grać. Więc postanowiłem przez jakiś czas pozostać w lutni. W lutni przestałem już oczekiwać na
dekoracje oraz kostiumy, które na pewno spłonęły gdzieś razem z wagonem. Z końcem września, bodaj 22 czy 23, postanowiono zdobyć księżniczkę Czarnasza w strojach takich, jak to miał. Tylko dwóch nas wystąpiło we frakach. Dębowski, który przezornie nie oddał swojego fraka na bagaż. I... c'est moi. Wypożyczony fraki od Grimbrata. Na prośbę Wyrwicza zagrałem rolę starego księcia Wejlerszacha. Ponieważ wszystkie inne role miały już swych wykonawców, łącznie z moją starą rolą Bojuty, tutaj gra w Szamińsku. Nie? Trzeba o rolach starego księcia. Obojętnie było, co by aktualnie grało, byle tylko grać. I jak musi przetrwać ten dłuższy okres? Różniły się od pierwszych recenzji z Łodzi z 1946
O, a nawet z Warszawy 47. Nagle wszyscy recenzenci bez wyjątku uznali koncepcję mego mecenasa za wybitnie trafną. Musiałem na to czekać 7 lat, aż żołnierz królowej Madagaskaru szedł bitymi kompletami, mimo że sala Syreny rozporządzała 700 miejscami, a to i tak 2 razy więcej niż sala na Królewskiej. Nic dziwnego zatem, że Kazio Ludzki od miesięcy czekał na wystawienie kolejnej sztuki. Był jednak zaobserwowany ostatnio zupełnie inną funkcją. Od roku piastował stanowisko dziekana w Państwowej Wyższej Szkole Teatralnej w Warszawie. Miał w związku z tym pewien kłopot. Od roku molestował mnie o objęcie stanowiska wykładowcy piosenki. Podobno zwracał się do Miry Ziemińskiego, Boguckiego, Skarżanki, a nawet Śmiałowskiego. W pierwszej chwili wszyscy mu odmówili, ja również. Wreszcie zobligował mnie Ludzki do przyjścia chociaż na otwarcie roku akademickiego, żebym odetchnął atmosferą szkoły. Przyszedłem i nagle znalazłem się w dostojnym gronie Rady Pedagogicznej z Zelwerowiczem i Janem Kreczmarem na czele. W czasie przemowy Ludzki zdziwił mnie bardzo ku ogólnej radości studentów, że skoro już jestem, to nie odmówię udzielenia panu wskazówek w dziedzinie piosenki. To już w tym roku, w 54. No co miałem zrobić? Zostałem. Siedzę właśnie w takiej stosunkowo niewielkiej garderobowej księgi wraz z 9 moimi młodymi, młodszymi i najmłodszymi kolegami. Słucham ich rozmowy, jakby z oddali, na poły świadomie przypominają się jak na taśmie filmowej wydarzenia z ostatnich, dawnych lat. Nie wiem, czy to sen, czy jawa, czy ja rzeczywiście grałem kiedyś z legendarnym Morozowiczem, Redą, Mesalką, Kawecką, Ordonką, Wodą, Jarosem? Czy to mi się tylko śniło? A może gdzieś o tym czytałem? Nagle budzi mnie jakiś ból podysku. Jakaś starcza dolegliwość. I to jest rzeczywistość. A ja po 60 latach wciąż udaję młodzieńca, tańcząc i śpiewając wraz z młodymi koleżankami. I dopiero kiedy ze sceny. Zdaję sobie sprawę, że to naprawdę dobiega końca druga głowa drugiego. Jak jeszcze drugiego. Mego życia. Życia. Jubileusze wległ w ostatnich czasach jak gdyby pewnej dewaluacji, jako że obchodzi mnie praktycznie biorąc każdy, kto 10 lat czy 20 przetrwał na jednej posadzie, już się uznawał za jubilata. I trzeba było dopiero święta Ludwika Sempolińskiego, aby jubileuszowym uroczystościom przywrócić wreszcie należytą rangę. 60 lat pracy na estradzie, w teatrze, w operetce, trochę krócej w filmie, jeszcze krócej w szkole aktorskiej. W każdym razie 60 lat od chwili, której Sempoliński zawodowo zaczął występować 9 lipca 1918 roku w warszawskim Teatrze Sfinks. 60 lat to jest coś! Jubileusz Sempolińskiego otrzymał więc nie najgorszą oprawę. Urządzono go w Teatrze Syrena, w którym niespełna 80-letni mistrz związany jest już od długich lat w
części koncertowej wystąpili zaproszeni przez mistrza jego przyjaciele, koledzy i uczniowie, a także sam jubilat odczynił najpiękniejszych dziewcząt Syreny. Potem przemówienia, komentary, kwiaty, dyrleszcze, owacje. Przypomniano wiele zasług, zdradzono niejedną tajemnicę. Całowano mistrza z dubeldówki, a na koniec sam symbolistki, który tradycyjnie już przemawia na każdym jubileuszu, przemówił na swoim. Moi dawni dyrektorzy, doznawaj wstępnie. Jak kraj szeroki, bo pół Tunysy, Polak już taką ma duszę, że bardzo lubi obchodzić przepisy oraz jubileusze. Męczyliśmy się przez nocy sześć, nie mogąc słów powyższych zebrać, bo trudniej komuś oddać cześć. Już mu tę cześć odebrać. Leś 60 lat przetrwał w tym ciężkim kieracie. O cześć ci cnę jubilacie, żeby ci życie nie było najmilej, pełne radości i krzyku. Życzymy tobie w ten twój jubilej, kochany panie. Przychodzę z wielkomiejskiego gwaru, przychodzę zbulwersowany prostym, co moje oczy widziały. Warszawa, niby ta sama, a inna, ulice inna, światła inna, tylko dorośli takie same, nawet powiedziałbym po prostu te same. Tylko biały inny, same to wylotki, nie spotkałem ani jednej wygrzanych w latach niebiasek. Wszystkie takie krótkie, spódniczka, a buzie u niektórych nawet powiedziałbym wystarczane i takie jakieś kolorowe, dziwne miasto, może piękniejszym niż blaskiem, ale jednak nie tak.